Jeżeli oglądasz to wideo, to muszę z przykrością powiedzieć, że prawdopodobnie Amazonu nie skopiujemy i nie zbudujesz drugiej takiej firmy jak Amazon. Natomiast to nie przeszkadza nam, mając mniejsze firmy, mając swoje własne działalności, uczyć się od Amazonu i wykorzystywać dobre praktyki, które oni opracowali, na naszą korzyść. No bo dlaczego nie uczyć się od firmy, która generuje 220 miliardów sprzedaży w pół roku, ma 310 milionów aktywnych użytkowników i 90% internautów ocenia tą stronę jako najbardziej wiarygodną stronę z wszystkich sklepów internetowych na ziemi. Z tego powodu w tym filmie dla Ciebie 5 konkretnych porad, jak modelując zachowania Amazonu, przekładać to na własną firmę i dzięki temu mieć lepszy biznes, być z niego bardziej dumnym. Do dzieła! Pierwszą rzeczą, o której warto pomyśleć, to czy masz w firmie u siebie proaktywne działania, które są kontrolowane przez Ciebie, żeby wychodzić do nowych klientów, żeby każdego miesiąca, każdego tygodnia widziało Cię kilka tysięcy zupełnie nowych osób. Amazon przez bardzo długi czas był mistrzem, jeżeli o to chodzi, i chcę Ci pokazać przykład artykułu i takiego badania, na które trafiłem z Business Insider. Jest taka infografika z 2012 roku, która rozkłada na czynniki pierwsze przychody Google'a z 2011 roku. To było już kilkanaście lat temu i teraz zobacz, jak to się tutaj dzieli na branżę. Mamy branżę finansową, mamy właśnie retailers, czyli tutaj branżę Amazonu, mamy turystykę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj idzie to w miliardy dolarów rocznie. I proszę zauważ, kto tutaj jest pierwszy w branży retail. Mamy Amazon.com, który co roku wydawał na Google takie kwoty, jak na przykład 55 milionów. I kiedy przyjrzysz się tutaj innym firmom, które widać na tej infografice, to zobaczysz, że Amazona na całym świecie przebija tylko jedna firma. Jest to firma Loves, która w tamtym roku wydawała po prostu więcej. Natomiast Amazon przez bardzo długi czas inwestował w Google Ads więcej niż Chevrolet, więcej niż na przykład firma Staples, więcej niż różne inne firmy, które możemy znać, na przykład jak Dell, Hewlett Packard, czy nawet firma Microsoft, więc to było też bardzo dużym składnikiem sukcesu Amazonu, że oni byli w stanie po prostu tak dopracowywać swoje kampanie Google'owe, że wkładanie tam milionów dolarów przez kilkanaście lat powodowało budowanie pozycji Amazonu. I teraz prawdopodobnie w Twojej firmie nie wyłożysz milionów na Google Ads w skali roku, ale możesz pomyśleć o tym, czy w ogóle są prowadzone u Ciebie jakieś konkretne, przewidywalne i planowane działania na dotarcie do nowych klientów. Nie tylko na robienie promocji obecnym, ale na to, żeby nowi ludzie dowiedzieli się o Tobie, żeby mogli wejść na Twoją stronę, żeby wygenerować ruch, który później finalnie będzie mógł rozważyć Twój produkt, Twoją usługę. Temat numer dwa to co robić, kiedy coś działa. No bo kiedy nie masz klientów, nikt nie przychodzi, Twoje działania marketingowe nie dają żadnych efektów, no to trudno jest jakby decydować o zmianie. No bo wciąż nie wiesz, co jest skuteczne. Ale co kiedy wiesz, co jest skuteczne, widzisz, że to przynosi przychody, to co wtedy robić? Bo częsty problem, który mamy w takich mniejszych firmach i widzę go u przedsiębiorców, to jest taki problem, że kiedy coś działa, to przedsiębiorca, ciesząc się z tego, dalej ma w głowie taką blokadę mentalną, że on pewnych kwot na marketing, pewnych kwot na działania nie przekroczy. I zobaczmy, co robi Amazon od dobrych kilkunastu lat. Tu jest taki graf, który pokazuje bardzo dobrze, co robi Amazon, kiedy widzi, że coś działa. To jest prezentacja budżetu na wydatki reklamowe Amazonu. To nie jest jeszcze cały budżet marketingowy, to jest tylko budżet na wydatki reklamowe według firmy Campaign Life. I teraz tak, tutaj mieliśmy 0,5 miliarda, dwa lata później już 1,5 miliarda, no i obecnie przekroczyliśmy 11 miliardów dolarów rocznie wydane na marketing, na tak zwany ad spend Amazonu. I co jest najciekawsze? Tytuł tego artykułu mówi, że Amazon jest teraz od 2019 roku największym udziałowcem w całym ad spendzie, czyli w całym budżecie reklamowym. I nie ma większej firmy, która wydaje na marketing więcej niż Amazon. Odpowiada za 2% całego globalnego budżetu marketingowego wszystkich firm, wszystkich korporacji, wszystkich małych firm. 2% to jest tylko i wyłącznie Amazon. No i tutaj jest inny wykres, który pokazuje roczny koszt całego marketingu, jeszcze poza ad spendem. No i tutaj widzimy, że to przekracza 22 miliardy dolarów. No i znowu, prawdopodobnie do takich kwot nikt z nas nie dojdzie. Życzyłbym sobie, żeby dojść do kwot, które Amazon miał na początku, przyznam, ale
co jest ciekawe, co możemy modelować, to możemy modelować ten wzrost. Bo kiedy wiesz, że coś działa, widzisz, że coś przynosi efekty, to uważam, że powinno się to zwiększać i Amazon pokazuje, że warto jest to robić. Kolejną, trzecią już rzeczą, którą Amazon robi bardzo dobrze i jest pionierem w tej dziedzinie, są opinie klientów i rekomendacje. Znalazłem artykuł, który mówi, że Amazon zaczął to robić już w 1995 i już wtedy mieli na swojej stronie jakby system recenzji, system poleceń i dla użytkowników Amazonu coś takiego, taki obrazek jest już po prostu wpisany w to, jak ta strona wygląda, jak ta strona się prezentuje. No i tutaj firma, która pisała ten artykuł, stwierdza, że w ogóle opinie klientów na stronie podnoszą o 18% przychody z całej platformy. Poza tym bardzo podnoszą zaufanie przez to, że poza tym, że to ty mówisz o swojej firmie dobrze, to właśnie też ten user-generated content, czyli coś, co tworzą twoi klienci, bardzo wspiera zaufanie i podnosi chęć robienia z tobą biznesu. I teraz na tym krótkim przykładzie Amazonu pytanie, czy w twojej firmie nie można by było dbać bardziej o zbieranie opinii od zadowolonych klientów? Czy nie można byłoby zrobić do tego procedury? Czy ktoś z twoich pracowników nie mógłby mieć tego wpisanego w zakres obowiązków? Bo pracując z klientami nad rozwojem marketingu, często właśnie widzę, że ten fragment mocno kuleje, bo on wydaje się mało ważny, zwykle jest niskim priorytetem, no bo skoro już ktoś zapłacił nam za usługę, no to niech sobie idzie, my musimy tutaj obsługiwać kolejnych klientów. A okazuje się, że dołożenie takiego prostego kroku w procedurze jak pozyskanie opinii po udanej transakcji czy pozyskanie rekomendacji pozwala dokładać do twojego marketingu stosunkowo niskim kosztem kolejne elementy kuli śniegowej. I kiedy zwłaszcza reprezentujesz jakieś branże, gdzie klient jest trochę z przypadku, na przykład w branżach turystycznych, ktoś przychodzi na jeden raz do ciebie, w restauracjach, które obsługują ruch turystyczny, czy w takich miejscach, które nie mają za bardzo stałych klientów, to te opinie i rekomendacje będą super, super kluczowe, bo zauważ, że kiedy wybieramy jakąś restaurację czy hotel, na przykład z Google Maps, bo to też jest źródło pozyskiwania klientów, no to inaczej się prezentuje firma mająca 1500 opinii, a inaczej firma, która ma tych opinii 2. No i taki nowy klient, nie widząc zbyt dużej ilości rekomendacji od poprzednich osób, które ci zaufały, może mieć duże problemy z tym, żeby faktycznie nawet chcąc ci zapłacić, czuć do tego duże przekonanie. Więc z tego filmu, jeżeli macie coś wybrzmieć z tego fragmentu, ja zachęcam do tego, żeby pomyśleć o tym, jak możesz dopracować procedurę zbierania rekomendacji i opinii klientów o tym, co oferujesz, czy o produktach, które masz w ofercie. Okazuje się, że na przykładzie Amazonu możemy się trochę zainspirować, bo są konkretne kwoty i konkretne liczby, które znowu podbijają to, że bazujemy na faktach w całym tym filmie, bo coś ci chcę zaprezentować. Jeżeli chodzi o taki dział jak R&D, czyli Research and Development, badania i rozwój, no to Amazon znowu, o dziwo, jest przodownikiem i są pokazane konkretne kwoty, które Amazon inwestuje w badania i rozwój, no i znowu w skali roku jest to 13%, to jest ciekawe, bo to można przełożyć na każdą inną firmę. Amazon inwestuje 13% całego swojego przychodu w badania i rozwój, w poprawę swoich usług, poprawę produktów, poprawę obsługi klienta i dzięki temu jest praktycznie niedoścignioną firmą w jakości tego, co oferują i bardzo długo prawdopodobnie pozostanie w tym miejscu. I teraz pytanie, jak to 13%, już teraz celowo pomijam kwotę, bo kwota jest abstrakcyjna, znowu to są miliardy dolarów i pewnie no, nikt z nas tego nie powtórzy, ale tutaj te procenty mogą być czymś, co nam pomoże zbudować jakiś model. No bo jak teraz pomyślimy sobie wstecz, ile pieniędzy zainwestowaliśmy ostatnio w ulepszenie produktu, ulepszenie obsługi, w szkolenia, w rozwój kadry zarządzającej czy w rozwój pracowników, to się może okazać, że to jest znacznie mniej niż 13% całego przychodu. No i teraz jeżeli tak jest, to może Amazon zainspiruje cię do tego, żeby faktycznie pomyśleć o automatyzacji, o usprawnieniach, o procedurach, o tym, żeby jakiś konsultant z zewnątrz przyjrzał się twojej firmie i pomógł ci znaleźć takie miejsca, które warto byłoby poprawić, żeby odblokować takie wąskie gardła całego biznesu. Może warto będzie samemu się przeszkolić z zarządzania również, żeby podnieść wartość tego, jak wykonujesz swoją pracę na co dzień. Może te kierunki będą dla ciebie inspirujące po tym, że
Sam Amazon wydaje 22 miliardy plus rocznie na research and development. Jeżeli prowadzisz biznes, no to pewnie warto by się było zastanowić, czy twój klient jest jednorazowy, no bo to trochę trudne wtedy, czy może wraca. No i jeżeli jeszcze do ciebie nie wraca, to jak możesz przebudować swoją ofertę, żeby klient, który jest zadowolony, mógł do ciebie wrócić? Kiedy do ciebie klient już będzie wracał, albo może już teraz wraca, no to pytanie, jak przebudować twoją ofertę, żeby klient wracał częściej? Kiedy już wraca do ciebie często i jest u ciebie regularnie i bardzo długo, no to teraz pytanie, jak podnieść średnią wartość zamówienia, żeby podczas tych powrotów i tego częstego kupowania u ciebie, kupował u ciebie jeszcze więcej? No i możemy wyjść z dwóch różnych kategorii myślenia. Jedna kategoria ma za zadanie dosprzedać mu i dopchnąć za wszelką cenę. I jest to myślenie bardzo krótkoterminowe, a myślenie, które jest inspirowane właśnie trochę Amazonem u dużej części startupów teraz w Stanach, to jest myślenie, które mówi, ok, jak możemy być bardziej przyjaźni dla klienta, jak możemy być bliżej niego, jak możemy mieć taką usługę, zachowanie naszej obsługi klienta czy produkt, żeby klient bardziej nas kochał, chętnie do nas wracał, żeby się chwalił tym, że u nas kupuje. Co możemy takiego robić, żeby faktycznie tak było? No i kiedy powiesz, że no przy twojej skali biznesu to jest to trudne, to uważam, że no trudniej jest Amazonowi, a wciąż w takim badaniu, które teraz znalazłem, Amazon jest najbardziej ukochaną, ulubioną marką Amerykanów i to jest badanie za 2018 rok, w którym też widać jeszcze jedną rzecz, że Amazon zyskał to już drugi rok z rzędu. Po prostu Amerykanie kochają kupować na Amazonie, bo wszystko jest szybkie, wygodne, oni są na pierwszym miejscu, jakiekolwiek zwroty, reklamacje są rozpatrywane na ich korzyść i to jest bardzo ważne, że nawet kiedy nie zawsze oni mają rację, ale jest jakaś tam możliwość dyskusji o tym, to zwykle Amazon rozpatrzy to na korzyść klienta po prostu po to, żeby ten klient kupował częściej, bo raz, że nie opłaca się długich dysput prowadzić na temat produktów za $100, a dwa, że klient wkurzony pójdzie kupować gdzie indziej. Klient zadowolony spokojnie pozwoli odbić sobie tą marżowość na kolejnych zakupach i na innych produktach. No a przez to zadowolony klient, zwłaszcza w przypadku problemów, będzie mówił o tym, jak bardzo fajnie był obsłużony, jak dobrze zadziałała ta obsługa klienta Amazonu i będzie polecał dalej przez swoje własne kontakty kupowanie w takiej firmie. No i teraz pytanie, co da się zrobić, żeby taką polską firmę niewielkości Amazonu trochę przekierować w tą stronę, żeby ona była bardziej tak consumer-centric, prawda? Na początku to, co możesz zrobić, to możesz po prostu popatrzeć, jakie potrzeby mają twoi klienci i dobudować usługę specjalnie dla nich. Dużo biznesów ma tak, że właściciele wymyślają pewien produkt, no i potem walczą z rynkiem, żeby nauczyć rynek, że ten produkt jest dobry. A bardzo często, kiedy już masz klientów, to doskonale wiesz, czego oni potrzebują. Doskonale wiesz, jak ich o to spytać. Teraz mamy social media, mamy maile, mamy możliwość kontaktu telefonicznego, możemy to zlecać na zewnątrz, żeby to jakaś asystentka nam zrobiła, żeby zrobiła ankietę o tym, co jeszcze w twojej branży brakuje klientowi. Jak z tego zbudować produkt, który on będzie chciał kupować regularnie, żeby klientowi było z tym dobrze, a żebyś ty miał regularne, planowane przychody. Te wszystkie rzeczy zaczynają się od tego, żeby otworzyć się poza swoimi pomysłami na to, jakie pomysły może nam podsunąć rynek i klienci. No i wtedy to jest pierwszy krok do tego, żeby być consumer-centric poprzez słuchanie swoich własnych klientów. I taką inspirację bardzo chcę ci zostawić po dzisiejszym filmie. No i zobacz, mamy 5 konkretnych rzeczy, które możemy wyciągnąć z Amazonu. Mimo tego, że mamy niższe budżety, mniej osób w zespole, które mogą to wdrażać, to wciąż te 5 konkretów da się zastosować w prawie każdej firmie, niezależnie od jej skali. Mam nadzieję, że takie porównanie do Amazonu trochę Cię zainspirowało, że skoro takie działania są prowadzone w dużych firmach, no to również warto by było w tym kierunku chociaż otworzyć swoją głowę i pomyśleć, czy coś takiego może mieć miejsce u Ciebie. Ja Ci serdecznie dziękuję za te kilkanaście minut spędzone na tym filmie. Mam nadzieję, że linki, które podawałem i które znajdziesz w opisie filmu, również pomogą Ci trochę lepiej zrozumieć to, o czym mówię. Dziękuję Ci bardzo. Cześć.